Cześć, witam Was w moim pierwszym vlogu. Nie widzę się w tym, no ale zobaczymy jak to wyjdzie. Nastała teraz taka moda. Od wtorku stoimy ze żniwami. A dziś troszkę prac naprawczych w fendzie. Natomiast wymiana żarówek. Licznik już tutaj sobie porozkręcałem. Mogliśmy zakupić żarówki. No. No, typowe żaróweczki do podświetlenia. Chyba we wszystkich maszynach są one stosowane. Ta była spalona. To na pewno. Jak z tymi. O, tak samo. Leci. No troszeczkę się pozmieniało od ostatnich filmów. Zmieniły się maszyny, czas leci, wszystko się rozwija. A my teraz siedzimy w fendzie 18, którą tak nazywamy. W tym roku doszedł Wicon RV 2190. Bardzo fajna maszyna. Na razie troszkę popracowałem nią, ale naprawdę jestem mile zaskoczony. Ta jest ok. Nie wiem, zadawajcie mi pytania, piszcie co tam byście chcieli się dowiedzieć. Plan ogólnie był inny na pierwszy vlog, bo miał być to już ogólnie vlog z pracy. Ale no niestety, pogoda jest jaka jest od wtorku, znaczy we wtorek jeszcze, zaczęliśmy w poniedziałek. Wtorek troszkę jeszcze powalczyliśmy do południa. A później spadł taki deszcz, że w ciągu dwóch dni mieliśmy 35 litrów na metr kwadratowy, czyli wcześniej nawet przez cały miesiąc tyle wody u nas nie spadło. Także piszcie, co byście chcieli się dowiedzieć, co zmienić w tych vlogach, jak by to miało wyglądać. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze będę coś robił, czy coś będzie innego w planie. To jest ok. No dobrze, myślę, że chyba już wszystkie są w porządku. Dobra, możemy zamontować. Fan bardzo fajnie ma to rozwiązane tutaj z tym licznikiem. W starszym modelu, który mamy w 310, jest tak samo. Jedyne co mi się w czasie zdziwiłem, to że zbiornik płynu hamulcowego znajduje się właśnie tutaj pod licznikiem. Tego się nie spodziewałem. W 300 był on całkowicie gdzie indziej, pod noską. No ale co? Ojej. Wtyki. Cyk, fuch. Bardzo fajna robota. W takich maszynach to aż miło. No banalnie proste. Genialne. Po prostu geniusz. No my mamy teraz, no właśnie pozmieniało się, no bo jest teraz też Massey Ferguson 6255 Power Control z ładowaczem. No jest nadal 310 Fendt. No i doszedł też 718. Massey, jak to Massey, no nie jest to Fendt. Nie ma to, nie jest to, nie, jest, nie, nie, nie wychodzi to w takim spalaniu jak Fendt, nie ma tego komfortu. No, no ale też jest cena inna, prawda? Tutaj mamy, my akurat lubujemy się w Fendach, jeżeli chodzi w kwestii serwisowania tych maszyn, to wychodzi to dużo lepiej niż u konkurencji. Każdy powie, bo Fend jest drogi, bo Fend to, bo Fend to. Ale jak ktoś nie miał Fenda, nie jeździł kręcionikiem, nie użytkował, no to jego opinia nie jest do końca taka
rzetelna, że tak powiem. Okej, przykręcone. To możemy sobie schować. Tutaj gdzieś jakaś spadła. Aha, mamy jeszcze bezpieczniki. To musimy w presie zmienić. Zróbmy sobie test jakiś. Jak to tu mniej więcej wygląda. Podświetlenie jest chyba. Nie wiem, czy teraz na... Tak, i teraz wszystko świeci tak, jak powinno być. Wcześniej właśnie nie świeciła mi kontrolka i czasami można było się przygapić, jeździć na tym włączonym napędzie, bo tutaj wtedy tylko świeci kontroleczka przy guziku, a nie jest to tak widoczne. Teraz mamy to na wyświetlaczu. Także ok, to mamy zrobione. Dobra, lecimy dalej. Co mamy do zrobienia? Bezpiecznik mamy do wymiany w prasie. Potrzebuję to i to. Wicon RV, no troszkę się przebrudził, bo niestety nie zdążyłem go nawet wyczyścić. Zaskoczył mnie deszcz na polu i tak się cały ubrudził. Był naprawdę czysty, ładny. Tutaj mamy rotor z trójkątów. Zintegrowany rotor razem ze ślimakami. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Mniej przełożeń, mniej łańcuchów, mniej zębatek, mniej rzeczy do zużycia. Tu teraz nie przejdziemy, musimy iść w koło. Chyba, żeby tu. Nie. Może tyłem. O, tyłem przejdziemy. Nie chcę mi się w koło latać. Też taki nasz wynalazek, śrutownik walcowy z workownicą. Ale. O, tu może być troszkę ciemno, tak czy mało będzie widać. Prasa sterowana systemem ISOBUS, dzięki czemu nie potrzebuję żadnych dodatkowych komputerów w pędzie. Wystarczy tylko wpiąć się w fabryczne gniazdo ISOBUS i całe sterowanie odbywa się za pomocą warioterminala w pędzie. Tutaj mamy cały układ scalony. Musimy zmienić bezpiecznik na 30, bo ostatnio strzelił mi na polu. Niestety nie miałem przy sobie 30 i wsadziłem 40. O, tutaj jest, tak. 40 wsadziłem, a była 30. Jak już robimy, to nie zróbmy to do porządku. Niech jest tak, jak powinno być. Prasa naprawdę, mówię, ciekawa i nawet trafiła się w ładnym stanie. Znaleźliśmy ogłoszenie. Gdzieś byliśmy czwartą chyba, czy to było czwarte wyświetlenie ogłoszenia. Zaraz prosto telefon. Umówienie się ze sprzedającym na następny dzień. Zaraz w sumie rano, na drugi dzień byliśmy u niego. Nawet nie trzeba było się wiele zastanawiać, czy brać, czy nie brać, bo
stan naprawdę był bardzo fajny. Znaczy, no jeszcze się wszystko okaże, prawda, jak to będzie się przez cały sezon spisywać. Mieliśmy wcześniej New Hollanda, nie wszyscy pewnie kojarzą. BR750. Ogólnie presa była fajna pod względem eksploatacji dla operatora, bo komputer był taki dosyć idiotoodporny. Samo zmontowanie siatki też było bardzo komfortowe. No ale zawsze wszystko co przed ale już się nie liczy. Materiał był całkowicie, jakbym to powiedział, znaczy może nie, może to było tak zaprojektowane, że ta presa nie miała aż tyle wytrzymać, ile wytrzymywała. No po prostu zaczęła się rwać. Cała komora zaczęła pękać, podbierak po prostu się rozsypał. To był najgorszy problem w zeszłe żniwa, bo po prostu krzywki, które są tutaj z boku, wyrwały się całkowicie z rurek. Jedna rurka nawet, której są przekręcone zęby, pękła. O, porażka, totalna porażka. New Holland tutaj się nie popisał z tamtymi presami BR. No może i to się spisywało, jak ktoś by kupił to nowe, przepracował dwa sezony i sprzedał, ale tak jak u nas, ona była z 2005 roku. Wizualnie wszystko wyglądało na zdrowe, ale konstrukcyjnie to była porażka. Aha, same pazury, zęby się odkręcały. O, Wicon to Wicon. Jednak wygląda to dużo solidniej, jest tutaj dużo więcej takich przemyślanych tych rozwiązań. Zobaczymy, jak to będzie się sprawować w ciągu dalszym. Następny vlog na pewno będzie odnośnie, czy będzie z pasowania. Mam nadzieję, że pogoda dopisze i w końcu wyjedziemy w pole, ale dzisiaj jest czwartek. Jest mokro, jest pochmurno, deszcz nie pada, ale nic w ogóle nawet nie schnie w taką pogodę. Także nie wiem, kiedy dopiero uda nam się wyjechać, bo zanim to wszystko wyschnie, to troszkę to zajmie. Okej, okay, jeszcze do Maseja musimy iść, w Maseju wymienić żarówki. Także dobrze, to możemy sobie wyłączyć. Idziemy dalej. No naprawdę popadało, bagno się zrobiło. Ach no, wszystko by się przydało. Ale nie wszystko od razu. Massey Ferguson 6255 Power Control z ładowaczem. Teraz aktualnie fen troszeczkę odpoczywa. Massey pracuje więcej. Znaczy w sumie cały czas pracuje przy ładowaniu paszowozu. No tutaj Massey, jakby to powiedzieć, plusy. Dobra widoczność w kabinie, przekładnia nawrotna tutaj ze zintegrowanym zmianą kierunku jazdy i półbiegami. To jest bardzo fajne rozwiązanie. Te półbiegi też się fajnie sprawdzają. Co tutaj mamy jeszcze? No ogólnie w kabinie jest ok, jak zaciągnij te takie pieniądze. Jest w miarę, podkreślmy, w miarę cicho. Ale jeżeli zapniemy go do ciężkiej pracy, gdzie naprawdę musi się napocić, bo drugim problemem tego ciągnika jest silnik. Jeżeli nie ma 1500 obrotów, to po prostu on nie jedzie. W ogóle silnik jest, z tego co kiedyś wyczytałem, te silniki były też montowane w ładowarkach teleskopowych. No ale jak wiemy, w ładowarce napęd przekazywany jest zazwyczaj hydrostatycznie. Także napędza tylko pompę, gdzie te obroty zazwyczaj są tam te 1500 i więcej.
No tutaj w ciągniku, jeżeli nie ma przekładni bezstopniowej, ten silnik musi naprawdę mieć ten moment obrotowy na całym zakresie, no to już jest troszeczkę problem. To już jest problem i nie działa to tak fajnie, jak powinno. No i stąd może też się bierze to spalanie później, bo powiem wam, że były takie sytuacje, że bak, który ma 150 litrów, okazywał się za mały na cały dzień pracy. Może was to zdziwić, ale tak było. Więc nie mówcie mi, że masę mało pali, no to nieprawda. Jak to tutaj to było? Kiedyś się to robiło. Tak, wszystko siłą, siłą, mocno siłą. Co my tutaj mamy? Znowu tutaj śrubek. Akko, no teraz tak się złożyło, że wszystkie ciągniki większe, jakie mamy, są to ciągniki należące do grupy Akko. Czy dobrze, czy źle, trudno powiedzieć. No ale zawsze jakoś tam dostęp do tych części jest, nie ma z tym problemu. Nawet powiedziałbym, że w przypadku Fenda jest mniejszy problem, bo i tych zamienników zawsze jest więcej. A z Maseją, no różnie, tam jakieś gałki, coś było wymieniane, to też było w większości dostępne to na naszym polskim Allegro. No, taki Masej. Przyjmę sobie muzyczkę. Po co mi to jeszcze prawa autorskie będą? No tutaj jest taki fajny, niefajny, przeszklony ten szyberdach. Wczoraj uszczelnialiśmy, znaczy poprawialiśmy uszczelki w tym dachu, bo niestety była tu później powódź po deszczu. No ale to takie, wiecie, lata swoje ma. To i się dzieje. Oj. Tutaj tego jest. I braki też są. Na starcie już tutaj. Kursu 6512, to jedyny ciągnik od nowości w gospodarstwie. Swoje już zrobił, ale nadal pracuje. Głównie używany jest do takich lżejszych prac, jakieś tam kosiarki, choć teraz przy przyczepie też jest używany. Tam już nie chciało się chyba odpinać 60 od paszowozu. No dobrze, no to wiem, że te były dobre. No, obornik to niestety bardzo niesprzyjające środowisko dla stali. Montujemy.
zobaczmy. Coś tu jeszcze. Coś tutaj jeszcze jest spalone. Aha, czyli tak, dwójka od tego, pamiętajcie, dwójka. Dwójka z dołu i czwórka z góry. Widoki mamy ciekawe, bo jest to zwałowisko kopalni węgla brunatnego Bełchatów. Na początku to nie było tego nawet widać, ta góra usypywała się ledwo nad wysokość, no między drzewami gdzieś tam coś było widać, jakiś piach. No a teraz sami widzicie. Nagle okazało się, że mieszkam w górach. Czy mieszkam, nie mieszkam. Ogólnie to pracuję tutaj, znaczy pomagam w gospodarstwie kuzyna. A sam mieszkam i pochodzę ze Śląska, gdzie też teraz studiuję. Także obecnie studiuję mechanikę i budowę maszyn na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Także no po części jakoś to wszystko się łączy, tak te maszyny, głównie maszyny, chodzi tutaj o maszynę. To mnie najbardziej interesuje zawsze. Maszyny, w sumie to wszystko co ma koła tak naprawdę. Ostatnio nawet i samoloty, helikoptery. No zobaczymy jak się kariera potoczy. Dobrze, wpinamy i zobaczymy. I jak to się... Czy jeszcze coś pominąłem?